Nice to meet you. I'm Eric. I'm a shave designer in Oclean. For us, we want to create different, something very new and no one did that before. So we start with the motto. Yeah, like the motto, we have our own pattern. It takes us for like 1 year to research and to develop the motto, the frequency, everything. So that is unique. A teraz znajdujemy się przed maszyną, która formuje nasze szczoteczki, która buduje obudowy z plastiku, niezwyczajnego plastiku, bo jest to materiał ABS, jak tutaj widzimy na mojej dłoni. I spójrzmy teraz, jak wygląda proces formowania. Gotowe obudowy wjeżdżają na taśmę i potem jadą do sali kontrolnej. Teraz dotarliśmy do sekcji, w której praktycznie nie ma żadnych pracowników. No może oprócz jednej pani, która sprawdza jakość. Jest to w pełni zautomatyzowana linia produkcyjna końcówek naszych szczoteczek Oclean. Więc teraz możemy zobaczyć, jak ten proces wygląda. Spójrzmy może na linię produkcyjną Oclean Pro, czyli szczoteczki z ekranem. Jak widzimy, elementem głównym jest oczywiście silnik. I ten silnik charakteryzuje się tym, że jest bezszczotkowy, bardzo szybki i cichy. Baterie i charakteryzują się tym, że potrafią wytrzymać nawet do 30-40 dni użytkowania. I otóż ten pokój malutki odpowiedzialny jest za sprawdzanie głośności. Widzimy w decybelach, jaka jest wartość dźwiękowa, tak? Jeżeli wartość jest odpowiednia, przechodzimy dalej. Końcowa forma szczoteczki wygląda właśnie tak, oprócz oczywiście końcówki. I sprawdzamy teraz, czy na pewno reaguje na nasz dotyk, czy ekran się włącza, wyłącza i tak oczywiście szczoteczka działa. Więc udana. A tutaj szczoteczki poddawane są następnemu testowi, mianowicie wszystkie szczoteczki są ładowane jednocześnie i widzimy na ekranie powyżej dane na temat procesu ładowania. Jeżeli na przykład szczoteczki są ładowane zbyt szybko lub zbyt wolno, w takim wypadku musimy je odrzucić.